Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz jest gościem Radia 5. Witam gorąco. Witam Państwa. 27 marca oszczędność, ale to trochę inna oszczędność. Wesprzemy akcję ekologiczną Godzina dla Ziemi w Ełku. No i dobra wiadomość, Ełk zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem liczby zgłoszeń. Tak, bardzo z tego cieszymy się, ponieważ Ełk wyprzedził aż 895 polskich miejscowości. Mamy szansę, żeby być drugą miejscowością w Polsce po Warszawie. Na razie Poznań nas wyprzedził miasto Poznań wyprzedziło nas o 23 zgłoszenia. Staramy się, żeby jak najwięcej Ełczan zapoznało się z inicjatywą tej akcji Godzina dla Ziemi, ponieważ jest to akcja, największa akcja ekologiczna organizowana przez Międzynarodową Organizację Ekologiczną. Akcja polega na tym, by 27 marca o 20:30 wyłączyć na godzinę czy światło, czy ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Oczywiście jest to akcja mająca na celu uświadomienie wszystkim społecznościom na świecie, że efekt globalnego ocieplenia jest dla nas szkodliwy i musimy z tym wszyscy walczyć. Nie wystarczą rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych, dokumenty czy decyzje Komisji Europejskiej. My, mówię tutaj poszczególni ludzie, rodziny, mamy wpływ na to, w jaki sposób energia jest zużywana i czy będziemy mieli do czynienia z kataklizmami, czy będziemy mieli do czynienia z globalnym ociepleniem, huraganami, tsunami i tak dalej. To wszystko jest efektem globalnego ocieplenia. Wszystkie anomalie pogodowe to też efekt tego, że w niewłaściwy sposób korzystamy z energii. W związku z tym my jako Urząd Miasta postaramy się 27 marca na godzinę wyłączymy iluminację budynku Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Mostu na Jeziorze Ełckim, Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katedry Świętego Wojciecha, Wieży Ciśnień, budynków Szkoły Artystycznej i zachęcamy, by Ełczanie zechcieli poprzeć tę akcję i w jakiś sposób włączyć się do niej. Zgłoszenie można złożyć wchodząc na naszą stronę elk.pl i tam jest od razu odesłanie do strony, gdzie można zgłosić się, albo wchodząc na stronę internetową Godzina dla Ziemi, tam można złożyć swoje zgłoszenie. A spośród wszystkich osób z Ełku, które zadeklarują udział w akcji, rozlosujemy 10 kompletów takich gadżetów promocyjnych miasta Ełku. To są albumy, to są katalogi, to są kostki do układania z widokami na Ełk i wiele innych ciekawych materiałów przybliżających nasze miasto. Także to będą na pewno miłe wspomnienia, miłe niespodzianki. A tak możemy szybko powiedzieć, ilu już Ełczan się zarejestrowało? Ponad tysiąc. Ja mam informację sprzed 3 dni. Tych Ełczan było ponad 1000 i jeszcze do wczoraj jeszcze 2 dni temu właśnie byliśmy na drugim miejscu, o 23 zgłoszenia jest więcej z Poznania, więc myślę, że i tak jesteśmy wysoko, biorąc pod uwagę wielkość miast Poznania i miasta Ełku, więc zachęcam Ełczan do tego, żeby włączyli się do tej akcji, żebyśmy byli prawdziwie ekologicznym miastem. O tej ekologii na każdym polu musimy mówić i o tę ekologię zabiegać, tak żeby być w pełni miastem ekologicznym.